Siema Moleczki, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Cave Simulator 2. Ostatnio trochę zdobyłem rzeczy, więc sporo tego jest. I dziś zagramy sobie bardziej na tych właśnie rzeczach tutaj. Wejdziemy sobie na Conflipa. I damy tu. A słabiak. A za drogo. Za słaby. Mam za dobre rzeczy. No ja cię. Coraz więcej, ponieważ im więcej, tym większa szansa na wygraną. Naprawdę tak mało. Dobra, nie będzie już. Start. Właśnie nie wiem po co tutaj weszłam, jak i tak on ma taką słabą, że to mi się na pewno przyda. To stworzymy swoje galwoje, nie wolę nie dawać jakichś mega dobrych rzeczy, ponieważ mogę szybko stracić, a wolałbym nie. 144, no może jedną kostkę. Coś długo. Okej. Dobra. Mam większe szanse, więc... Ale to nie od tego zależy, bo trzeba mieć szczęście. Ale powinienem wygrać. Nie, ciekawe co dostałem. Właściwie nic dobrego. Okej, no weźmiemy sobie na jeszcze jednego konflipa. Patrzcie, jaką ja mam dobrą broń. To jest 3050 zeta. Właściwie nie zeta. Ale jest ona bardzo droga. Na przykład patrzcie, teraz jak wejdę na Cino i wejdę na upgrade'a. Tam moją najlepszą broń. Nie mogę na tym, nie mogę na tym, nie mogę na tym, a nawet na najlepszym. Więc to jest właściwie jedna chyba z najlepszych broni w grze. Najdroższych. Najlepsza jest AWP Dragon Lord. Kiedyś mogłem ją upgrade'ować, ale nie miałem szczęścia i się nie udało. No dobrze, może chwilę sobie pokasujemy. Teraz często na tym nie kasuję, ponieważ tu są dobre bronie, które dają bardzo dużo kryształków. A kryształy mi są potrzebne do sklepów, ponieważ za każdym poziomem mogę kupować jakąś fajną broń. To jest słaba akurat. Ten odcinek wydaje mi się, że będzie krótki. Właściwie już trwa 3 minuty, ale będzie on bardzo krótki. Ponieważ to taki tylko krótki. Miałem nagrać z Free Fire, ale coś nie działało. Jeszcze później popróbuję zrobić, żeby działało, żeby nagrać filmik. Nawet jak ktoś będzie to oglądał, bo Cave Simulator jest trochę nudne. W ogóle właściwie tu będzie kolejny poziom bardzo ciężko zdobyć, bo ja mam Gold Nova 3, a pokażę wam jakie są. Gdzie to było? O, ja mam Gold Nova 3, czyli tam są, gdzie są 3 gwiazdki. Więc jeszcze ich jest dużo, ale najlepsza jest The Global Elite 7. Gdy się ją ma, można w sklepach kupywać nawet kosy i AWP Dragon Lord. O, ten jest drugi. No dobra, właściwie młodeczki, zrobię ten film 5-minutowy. Jeszcze zrobimy sobie jednego konflipa i będę kończył odcinek.
Za co by to było? Opłaca się. Czy się uda, czy nie? Byłoby tak. Jest, udało się. Nie, nie mogę. Ten karambit. Wow, za Dragon Lore. Ale jest tylko 9%, więc nie ma sensu. O, jaki ładny. Wow. Bierzemy. Jaki ładny. Tylko, że wątpię, że mi się uda. Jest, udało się. Patrzcie, jaka ładna broń. Wow. A to się właśnie ładność też liczy bardzo. Dobra, jeden konflikt, no i będziemy kończyć. Nie, ponieważ zawsze jak ktoś ma więcej procent, to on zawsze wygrywa, a tam da dość dobre rzeczy. Czekajcie. No to się opłaca. O, fajne rzeczy. Dobra. No to tak, kończymy filmik, więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie ominął Was żaden kolejny filmik, ponieważ chyba zacznę nową serię, a dowiecie się jaką, więc pa, hej i cześć.